właśnie podsumowując swoje 4 lata, chcę powiedzieć, że tak samo jak wymieniłem tam akurat tych wiodących sołtysów, to takim jednym z najlepszych sołtysów jest też pani Skoczewka, pani sołtys i zarazem radna. I Skoczewko odzyskało no, jest chyba jedną z ładniejszych wsi, bo tam naprawdę taki zespół nad górem i widziałem, jaki zespół pracuje nad tym. To jest naprawdę kilkanaście osób czy więcej i tam jest tak pięknie zrobione wszystko. To teraz życzę tylko, żeby w tym nowym rozdaniu ta świetlica została ukończona. Nie ma sołtys z Borkowa, ale też jest to Borkowo też ożyło. Tak naprawdę większość sołtysów kwitnie, tak jak mówiłem, te 9 wianków. Teraz już dzisiaj umowy podpisałem. Mam nadzieję, że to wszystko już teraz będzie zrealizowane. I bardzo przepraszam pana Szaponiego i panią sołtys Skoczewka, że zapomniałem. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do punktu 6, to chcielibyśmy zakończyć tą kadencję takim miłym akcentem. Rady Gminy ufundowała upominki. Powie pamiątek, które za chwilę wręczymy. Poproszę tutaj mojego kolegę wiceprzewodniczącego, pana wójta, pana Roberta o pomoc w wręczeniu tych upominków. Szanowni Państwo, zaczniemy od pań, które reprezentowały nas w najwyższym szczeblu, że tak powiem, państwowym, u pana Bronka Komorowskiego, także zaczniemy tak. Pani Halina Łuc. Dziękuję.
Żywockiego. Przyjemna szkoła Cichocino. Nie ma. No to Która dla pana. Prosimy pana Tadeusza Mastusiaka. Był, ale musiał jechać na uczelnię. Musiał pojechać, dobrze. Obronił doktora, teraz jest deganiany. Poprosimy komendanta Gminnego Związku OSP Karola Wojciechowskiego. Pani Anię Rynko, podziękowanie. Jeszcze jedno będzie dla pani. Dzięki. A nie, to już proszę. Dla pani dziękuję.
pani Renacie Banaś. Dla pana Mariana Liśniańskiego.
dla pani Krystyny Olszowiec. I dla pana Zbigniewa Szapona. Michała Zielaskiewicza. A tutaj przeczytam całe, żebyście państwo wiedzieli, co jest w tym podziękowaniu. Podziękowanie dla pana Krzysztofa Walocha za zaangażowanie w pełnieniu funkcji radnego gminy Choczewo w kadencji 2010-2014 oraz udział w rozwoju naszej małej ojczyzny. Za życzeniami wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym podpisał przewodniczący Rady pan Wiesław Nowak i wójt gminy Wiesław Kęstarz. Zapraszam. A tutaj jest jeszcze inne podziękowanie, dodatkowe, inne podziękowanie dla pana Krzysztofa Łasińskiego za zaangażowanie w pełnieniu funkcji radnego i przewodniczącego Rady Gminy Choczewo w kadencji 2010-2014 oraz udział w rozwoju naszej małej ojczyzny wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Podziękowanie dla pana Bronisława Nowaka za zaangażowanie w pełni funkcji radnego i przewodniczącego Rady Gminy Choczewo w kadencji 2010-2014 oraz udział w rozwoju naszej małej ojczyzny.